W związku z Marszem dla Rodziny przypominam, że Gazeta Wyborcza promuje określenie tego pomnika smoleńskiego ofiar katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia jako pomnik Cipy. Marsz dla Rodziny, co znamienne jest. Ktoś ma problemy z seksualnością nie tylko w kościele katolickim, ale też w judaizmie. Obrzezanie dzieci, żeby potępić seks, przyjemność seksu, no jest to po prostu gigantyczna dewiacja.